Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa, według świętego Mateusza, onego czasu przyszedł Jezus z uczniami swymi do posiadłości miejskiej, którą zowią Getsemani i rzekli: zostańcie tu, aż odejdę tam i będę się modlił. I wziąwszy Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smucić i cierpieć w dręczy. Wówczas rzekł im: smutna jest dusza moja, aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. A przyszedłszy nieco, patrz na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli to być może, niechaj odejdzie ode mnie ten kielich, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I przyszedł do uczniów swoich i zastał ich śpiących i powiedział Piotrowi: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest oboczny, ale ciało mdlawe. I oddalił się powtórnie i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeżeli kielich ten nie może odejść ode mnie, jego i mówił się po raz trzeci, te same wypowiadając słowa. Wtedy przyszedł do uczniów swoich i rzekł im: śpijcie już, nie odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto się przybliżył ten, który mnie wyda. A gdy on jeszcze mówi, oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim wielki kłun z rzeczami i pijami, wysłany od przedniejszych kapłanów i starszych ludów. Zdrajca zaś biegł tam im znak mówiąc: którego pocałuję, ten schwytajcie go. A natychmiast przystępując do Jezusa rzekł: bądź pozdrowiony, mistrzu. I pocałował go. Yeah.
Które
i wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. A gdy nadszedł ranny, zeszli się na radę wszyscy przedniejsi kapłani i starych ludów, przeciw Jezusowi, aby go na śmierć skazać. I zaprowadzili go z wiązanego i wydali namiestnikowi Piłatowi Poncjuszowi. Wtedy Judasz, którego wydał, widząc, że był skazany szarem zdjęty, odniósł trzydzieści srebrników przedniejszym kapłanom i starszym mówiąc: zgrzeszyłem, wydając swym sprawiedliwe było, a oni rzekli: cóż nam do tego, to twoja rzecz. I porzuciwszy srebrniki w świątyni, oddali się, poszedł i powiesił się, a przed niej kapłani wziąwszy srebrniki mówili: nie godzi się mi płaść do skarbowy, bo są zapłatą krwi. I naradziwszy się kupieni z radnie komentarza sądowa, na zrzewanie pierwszemu. Dlatego poleło nazywa się aż do dnia dzisiejszego Hakeza, to jest pole krwi. Wtedy wypełniło się, co było powiedziane przez Jeremiasza proroka, mówiąc lewo. I wzięli 30 srebrników zapłaty oszacowanego, którego oszacowali synowie Izraela, i dali je na pole garbca nowy, jaką i na azota. A Jezus stanął przed namiestnikiem i zapytał go namiestnik, mówiąc: by się stróż żydowski, rzekł mu Jezus: sam mówisz. A gdy go oskarżyli przedniejsi kapłani starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piwa: nie słyszysz, ile świat przychodzą przeciwko Tobie? I nie odpowiedział mu na żadne słowo. Także namiestnik nie bił się serca, a na dzień uroczysty zwykły namiestnik wypuszczał łzami jednego więźnia, którego wytrzeli. Miał zaś na czas więźnia znacznego, zwanego Barabasza. Gdy się przeto zebrali, rzekł Piwa: którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zrobią Chrystusem? Wiedział on bowiem, że go z zazdrości byli wydani. A gdy on zasiadł na trybunie sądowej, posłała do niego jego żona, mówiąc: nic nie czyń temu sprawiedliwemu, bo dzisiaj właśnie będę cierpiała z niego po powodu. A przed nim kapłani starsi namówili kurzy, zażądali Barabasza Jezusa z tymi. I odpowiadając na namiestnik, rzekli: którego z dwóch chcecie, aby wam wypuścił? A oni powiedzieli: Barabasza. Rzecze im Piwa: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zrobił Chrystusem? Mówią mu wszyscy: niech będzie namiestnik. Cóż wtedy złego uczynił? Ale oni tym więcej kochali, mówią: niech będzie ukrzyżowany. I widząc
wstąpiła, że nic nie osiągnie, a zamieszanie większe się staje. Wziąwszy go na swym ręce przed tłumem, Oh.
a osoba słowa świątyni rozdarła się na te rzeki. Odwrać do domu i ziemia zadrżała, a skały potęgami głowy się upłoszyły. I wielcią świętych, którzy byli posnęli, powstało i wyszedłszy z grobu po zmartwych stanie jego, przyszli do miasta świętego i ukazali się jemu. Serc nim zaś i ci, którzy z nim byli, strzegąc Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i wszystko, co się stało, przeraźli się wielce, mówią: zaiste, ten był Synem Bożym. I było tam wiele niewiast daleka, które szły za Jezusem od Galilei i posługując mu. Wśród nich była Maria Magdalena i Maria matka Jakuba i Józefa i matka synów Zebedeuszowy. A gdy był wieczór, przyszedł człowiek pewien bogaty z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowy. Ten przyszedł od Piłata i poprosił o ciało Jezusowe. Wtedy Piłat rozkazał oddać mu zwłoki, a Józef otrzymał przy ciało, owinął je w przeświało czyste i złożył je w domu grobowcu swoim, który był tylko w stanie, i zatoczył kamień wielki przed wejściem do grobowca. I poszedł. Oto